Tajne operacje są Krym de la Krym, służb specjalnych, przynajmniej w powszechnej świadomości, gdyż realia pracy wywiadowczej i kontrwywiadowczej wyglądają zupełnie inaczej. A jednak fikcja ma coś wspólnego z rzeczywistością, przynajmniej ta związana z operacjami tajnymi. I dziś opowiem o tych mitycznych zabójcach, zarówno tych ekonomicznych, jak i całkowicie aktywnych. To taki eufemizm na możliwość odebrania komuś życia. OSS, Okiem Służb Specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb, zarówno tych państwowych, jak i tych w biznesie. Znam się na nich, gdyż związałem z nimi całe swoje życie zawodowe niegdyś w strukturach służb specjalnych, a dziś szkoląc profesjonalistów wywiadu, bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. Nazywam Piotr się Herman, Piotr Herman. Zacznę od nieśmiertelnego sztylica. Dziś opowieść dłuższa, ale za to z kilkoma perełkami. Sztyrlic ustalił spotkanie z łącznikiem z moskiewskiej centrali w berlińskiej kawiarni Elefant. A musisz wiedzieć, że Sztyrlic miał od dawna wyrobiony nawyk siedzenia w tej kawiarni i czekania na podejście kelnera. Ten nawyk wyrobili w nim kelnerzy. W umówiony dzień, niedbałym krokiem wszedł do lokalu i zasiadł przy stoliku. Zamówił wódkę. Bardzo mi przykro, ale wódka się skończyła odpowiedział kelner. – W takim razie poproszę wino – ponowił Sztyrlic. – Wino też się skończyło. – A piwo jest? – zapytał podejrzliwie szpieg. – Piwa niestety też nie ma. Odparł skonsternowany kelner. – A, widocznie łącznik z Moskwy przybył dzień wcześniej – domyślił się Sztyrlic. Rozejrzał się wobec tego wokół. Miał niewielki problem, gdyż nie ustalono żadnego znaku rozpoznawczego. Na szczęście łącznikowi zwisały spod marynarki szelki spadochronu. Gdy Sztyrlic to zobaczył, to migiem uciekł przez okno. Mig szybko nabrał wysokości i skrył się w chmurach. <gry> Czasy skłaniają mnie do myślenia w kategoriach purnonsensu, ponieważ nie znamy z tego, co się dzieje, to też wiele zdarzeń wydaje się zaskakująco nielogicznymi. Dokładnie jak w tym purnonsensownym dowcipie o Szterlicu. W dzisiejszym odcinku na prośbę kilku fanów podcastu OSS. Przeczytam artykuł, który ponad rok temu zamieściłem na blogu szpiegul.pl. Okazuje się, że fajnie jest coś czytać, ale czasy są takie, że lepiej to odsłuchać, więc cóż zrobić? W przyszłości kilka istotnych artykułów z bloga przerobię na kolejne odcinki podcastu. Podobnie jak czynię to już z filmami zamieszczonymi na YouTube'owym kanale i po przerobieniu na mp3 i zmasterowaniu. Wrzucam jako podcast o nazwie szpiegu live do odsłuchania których odcinków również bardzo serdecznie Cię zapraszam. Okazuje się, że tekst, film, to wszystko jest super, ale nic nie zastąpi możliwości słuchania tego wszystkiego, czyli podcast górą. A skoro o podcaście mowa, to nawiążę do projektu podcastu fabularnego, który znajduje się ciągle w fazie konceptualizacji, jak ja uwielbiam to słowo. I mam w związku z nim jedno pytanie do Ciebie. W jakich czasach ma się toczyć opowieść? Ja optuję za tym, żeby zacząć od przełomu XIX i XX wieku. Wiesz, ochranka, organizacja bojowa i tak dalej. W takim anturażu spokojnie mogę pokazać nie tylko to, co wydarzyło się wówczas, ale i to, co dzieje się obecnie. Jeśli słuchałeś odcinków OSS o od tej tematyce, to wiesz o co Kaman, ale otrzymuję nieśmiałe zapytania, na szczęście są one pojedyncze. Czy zdarzenia w tym powstającym podkaście fabularnym będą działy się współcześnie, czy tam będzie wojna informacyjna ta współczesna? No a przecież ona była również na przełomie XIX-XX wieku i stąd mój zgryz. Aha, i to wszystko będzie oczywiście o służbach specjalnych, także o operacjach specjalnych i fikcja mieszać się będzie nam z rzeczywistością. Stąd też to pytanie, w jakich czasach ma dziać się akcja opowieści podcastu fabularnego? A. Początek XX wieku. B. Czasy współczesne. Zaznaczam, że o czasach współczesnych powieści pisze szereg świetnych pisarzy i to byłaby kolejna opowieść na rynku, a o tych dawniejszych, to mówiąc uczciwie, no niewielu pisało i niewiele takich powieści jest dostępnych. Czekam więc na Twoją odpowiedź, czy to w komentarzu, czy na e-mailu. Teraz przechodzę do artykułu. Lecimy! No, jadziemy! Jason Bourne, Jack Ryan, Jack Reacher czy Sam Fisher to postacie fikcyjne. Bohaterowie poczytnych cykli powieściowych oraz filmów i seriali o dużej oglądalności, jak również gier komputerowych o ogromnej grywalności. To tajni agenci, funkcjonariusze, wyszkoleni przez służby wywiadowcze USA, CIA, Bourne Ryan, Armię Stanów Zjednoczonych, Reacher i NSA, Fisher, przeprowadzający tajne operacje. A trzeba przyznać, że USA skonstruowały potężny kompleks państwowych służb wywiadowczych, wsparty o partnerstwo publiczno-prywatne, czyli biznes, tworząc tym samym największy na świecie konglomerat wywiadowczy. Jakby tego było mało, to swoje możliwości wywiadowcze USA powiększyły już w czasach II wojny światowej, czerpiąc garściami dane i informacje ze służb wywiadowczych innych państw, wchodzących w skład wspólnoty wywiadowczej Zjednoczonego Królestwa, Kanady, Australii. I ten stan trwa do dzisiaj. Wróćmy jednak do naszych bohaterów fantastycznych. Bourne, Ryan, Richard, podobnie jak i inni, na przykład Bond, James Bond, nie wzięli się z próżni. Tacy agenci naprawdę istnieli i istnieją. Są tajni, czyli jakby ich nie było, ale są i przeprowadzili naprawdę wiele tajnych operacji. Zacznę jednak od wyjaśnienia tego, czym jest wywiad jako instytucja państwa. Jest to służba specjalna, zajmująca się pozyskiwaniem zwykle niejawnych danych oraz ich przetwarzaniem, przechowywaniem, analizą i przekształcaniem w informacje, a te w wiedzę oraz przekazywaniem ich swojemu rządowi. Jednocześnie służba ta wykonuje poza granicami własnego państwa politykę rządu, często w sposób nielegalny w kraju swojego działania ale zawsze zgodnie z prawem kraju własnego. Tak to już jest. Współcześnie, choć co do tego mam wątpliwości, gdyż dzieje się tak od niepamiętnych czasów, wykształciły się cztery główne kierunki wywiadu państwowego: polityczny, ekonomiczny, wojskowy oraz naukowy, czyli technologiczny. Polityczny, którego kierunki zainteresowań stanowią dane o partiach, organizacjach społecznych, administracji samorządowej i rządowej, ich programach, celach, strukturze, kierownictwie, czyli biografiach, przekonaniach, problemach i tym podobne, o ruchach odśrodkowych, chodzi o mniejszości narodowe, społeczne, niezasymilowane, podatności na propagandę, grupach opozycyjnych itp. Ekonomiczny, skupiający się na potencjale gospodarczym państwa, zasobach surowcowych, ujawnianiu słabych ogniw w ekonomice i analizach możliwości wpływu na nie, itd. Tak Wojskowy, ukierunkowany na struktury i kadry sił zbrojnych, ruchy wojsk, stan i proces modernizacji, osiągnięcia naukowe w dziedzinie obronności, morale żołnierzy oraz wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa militarnego danego państwa. I w końcu naukowy, czyli, jak powiedziałem, technologiczny, który zbiera i analizuje dane związane z rozwojem naukowo-technicznym. Uzyskiwanie danych z poszczególnych kierunków zainteresowań odbywa się poprzez wykorzystanie dostępnych środków, metod i form oraz przy zachowaniu konkretnych zasad pracy wywiadowczej, a także świadomości, jakie niesie ryzyko operacyjne. Czyli mówiąc po ludzku, poprzez zastosowanie całej gamy dyscyplin operacyjno-rozpoznawczych, zbierania informacji, tajnych działań, operacji politycznych, werbunków pod fałszywą flagą, propagandy, operacji paramilitarnych i działań kontrwywiadowczych. Część z nich składa się na tajne operacje. Samo pojęcie operacji tajnych jest nieco mylące. Posiada bowiem wiele znaczeń. Odnosi się zazwyczaj do trzech kategorii: wywiadu, kontrwywiadu oraz tajnych akcji. W tym odcinku zajmiemy się tą ostatnią kategorią, znaną również jako tajne operacje, a to wprowadza już pewien chaos terminologiczny, gdyż wychodzi na to, że tajne operacje to tajne operacje oraz wywiad i kontrwywiad. Dlatego proszę mnie na uwadze, że pisząc tajne operacje mam na myśli tajne akcje, a nie tajność jako taką. Historia pokazuje, że najczęstszą drogą stosowaną przez USA są operacje tajne i militarne, prowadzone metodą okrężną. Amerykanie uznają, że jest to najkrótsza i najszybsza, najmniej kosztowna droga do osiągnięcia celu. Co jest celem operacji tajnych? Ochrona bezpieczeństwa własnego personelu, operacji i placówek. Rozpoznanie nieprzyjaciela poprzez identyfikację oficerów prowadzących, to znaczy jakie mają zadania, w jaki sposób działają, oraz werbowanie niektórych jako podwójnych agentów. Zaangażowanie czasu i środków opozycyjnego, czyli nieprzyjacielskiego oficera prowadzącego, że staje się zupełnie nieskuteczny, czyli taka neutralizacja pojedynczego operatora wywiadu strony przeciwnej. I w końcu wprowadzenie nieprzyjaciela w błąd, manipulowanie nieprzyjacielską służbą. Wszystkie te powyższe cele, uszeregowane według stopnia ważności, pozwalają na dokonanie rzeczy niemożliwych przeprowadzania tajnych operacji. Dopiero przez takie działania można pokrzyżować politykę w niejednym państwie. Aby nie być gołosłownym, popatrzmy na tzw. Arabską Wiosnę, czy też Kijowski Majdan. Osoby uznane za wrogie wobec swojego państwa służby wywiadowcze neutralizują, cóż to jest za eufemizm, w sposób tajny. Problem z tajnymi operacjami wywiadowczymi, o których mówię, polega na tym, że muszą być wspierane na najwyższym szczeblu rządowym oraz koordynowane z innymi środkami perswazji, to znaczy dyplomatycznymi, wojskowymi i propagandowymi. Można bowiem zadaniować szpiegów, osobowe źródła informacji, agenturę, by pomagali swoim rządzącym podejmować decyzje zgodnie z interesami państw, dla których niejawnie pracują. Ale decyzje podejmują jednak rządzący. O jakich tajnych operacjach mówię? Tajne operacje, czyli tajne akcje, możemy podzielić na trzy kategorie: wojna psychologiczna, akcja polityczna i akcja paramilitarna. Linie podziału pomiędzy nimi wcale nie są jasno sprecyzowane. Przykład. Wpływ na opinię publiczną jest domeną wojny psychologicznej, zaś wywieranie wpływu na rząd jest już akcją polityczną, ale już zmiana rządu w wyniku działań terrorystycznych to akcja paramilitarna. A jaka jest różnica pomiędzy wojną partyzancką a terroryzmem? Jak widać, poszczególne kategorie nakładają się na siebie. Przykładem tego jest operacja Tajna, która zakończyła się czystkami w Armii Czerwonej w 1937 roku. Dokumenty potwierdzające spisek marszałka Michaiła Tuchaczewskiego były sfałszowane przez niemiecki Sicherheitsdienst i zostały sprzedane berlińskiemu agentowi NKWD, który przesłał je do Moskwy jako oryginalne. Jeśli tak było, to mamy do czynienia zarówno z wojną psychologiczną, jak i akcją polityczną. Przypominała również operację paramilitarną, gdyż spowodowała straty w dowództwie radzieckiej Armii Czerwonej trzech z pięciu marszałków, czternastu z szesnastu dowódców armii. 60 z 67 dowódców korpusów i 136 ze 199 dowódców dywizji. Przypomnę jednak, że zgodnie z inną wersją, obciążające dokumenty zostały sfałszowane przez NKWD, a następnie przekazane podwójnemu agentowi, który podrzucił je antykomunistycznej grupie uchodźców rosyjskich w Paryżu. Tajna organizacja Sztyrlica. Wówczas podwójny agent przekazał je do z SS które z kolei podrzuciło je prezydentowi Czechosłowacji Eduardowi Beneszowi, zaś Benesz, który właśnie podpisał traktat o wzajemnej pomocy z ZSRR, przekazał je Stalinowi, a ten ostatni wykorzystał je do pozbycia się Tuchaczewskiego. Pomieszane to? Owszem. I dlatego zawsze należy pamiętać o prostej zasadzie. Najlepsze są proste rozwiązania. Jednakże ta zasada nie dotyczy operacji tajnych, gdzie najważniejsze jest zacieranie śladów. A CIA zaciera je w miarę skutecznie, obalając zagraniczne reżimy. Po to przeprowadza się tajne operacje. Służby wywiadowcze lubią mieć agentów wpływu, czy to pojedyncze osoby, czy organizacje. Którzy mogą wywierać wpływ na politykę rządu. Do ich prowadzenia potrzebują dobrze wyszkolonych funkcjonariuszy, których sami niefortunnie nazywają również agentami, np. agentami CIA czy NSA. Niezbędni są również jeszcze bardziej tajni agenci funkcjonariusze służb państwowych, którzy przeprowadzają operacje tajne. Każdy z nich to Bond, Bourne, Ryan, Richard czy Fisher. Albowiem wiele aspektów ich wyszkolenia, jak również poczynań opiera się na faktach. Już o tym mówiłem w OSS, więc nie będę poruszał w tym odcinku ujawnionych odtenionych eksperymentów, które CIA przeprowadziła w celu zwiększenia możliwości ludzkiego umysłu, a co za tym idzie, zdolności tegoż umysłu. Opowiem jednak o praktyce, o realnej pracy w terenie. Wyszkolenie oficera wywiadu kosztuje i jest procesem długotrwałym. Ponadto współtworzy on to, co nazywamy kapitałem intelektualnym instytucji wywiadowczej. Prowadzi sprawy, prowadzi źródła, a jego mózg to rodzaj twardego dysku. Śmierć takiego agenta, takiego funkcjonariusza, powoduje realne straty dla wywiadu. Największym zagrożeniem w jego pracy, na obcym terenie, jest prowadzony przezeń agent, czyli osobowe źródło informacji, i otoczenie tego agenta. Wywiad przypomina poruszanie się w labiryncie luster. Nigdy nie wiadomo, gdzie jest przyjaciel, gdzie wróg. Nie ma pewności, czy nasz agent pracuje dla nas, czy dla drugiej strony. Owszem, przykłada się dużą wagę do sprawdzenia go i weryfikacji, szczególnie przekazywanych przez niego danych. Ale pewności nie ma się nigdy, no niemal nigdy. Taki agent przypominam osobowe źródło informacji, może sprowadzić zatrzymanie, porwanie, a nawet śmierć agenta funkcjonariusza. Na przykład CIA. Z tego też powodu po 11 września 2001 roku agencja wypracowała metodykę ochrony swoich agentów, funkcjonariuszy, podczas pracy w terenie. I zatrudniono takiego Bonda, Borna, Rejana, Richera i Fishera, i także wielu, wielu innych, a tak naprawdę ich istniejące realnie odpowiedniki z sił specjalnych. I poszerzono możliwości paramilitarne samej CIA. Czyli również tajna operacja zyskała na znaczeniu. Dziś agent, funkcjonariusz CIA, spotykając się ze swoim agentem, osobowym źródłem informacji, na wrogim terenie, nie jest sam. Niejawnie ochraniają go wyjątkowo wyszkoleni ludzie, wchodzący w skład Global Response Staff. Celem GRS jest pozostawanie w cieniu oraz szkolenie zespołów do prac pod przykryciem, a także zapewnianie dyskrytnego bezpieczeństwa dla oficerów CIA na placówkach wysokiego ryzyka. W tym ostatnim przypadku ich podstawowym zadaniem jest mapowanie dróg ewakuacji z miejsc spotkań, sprawdzanie informatorów i ochrona agentów, funkcjonariuszy CIA w trakcie spotkań z agentami osobowymi, źródłami informacji. CIA zatrudnia byłych komandosów wojskowych zarówno do ochrony własnych agentów, jak i wspierania misji specjalnych, np. Na podczas nalotu, który zabił Osamę Bin Ladena, czy też inne osoby za pomocą floty uzbrojonych dronów. Jak już wskazałem, Global Response Staff jest jednostką paramilitarną odpowiedzialną za ochronę tajnych agentów, funkcjonariuszy oraz tajnych stanowisk dronów, m.in. w Jemenie, Libanie, Pakistanie, Libii itd. Tak z tego też powodu członkowie GRS nie muszą znać języka kraju, w którym operują. Nie wymaga się od nich również sporządzania raportów wywiadowczych. O udanych akcjach GRS nie usłyszymy co innego w przypadku tak zwanych wpadek. Glenn Doherty i Tyron Woods zginęli w 2012 roku w wyniku incydentów w Bengazi, byli częścią GRS. Wdali się w walkę w trakcie ratowania amerykańskich dyplomatów. W 2011 roku Ryman Davis, pracownik amerykańskiego konsulatu i członek GRS, co wyszło na jaw dopiero później, zabił dwóch uzbrojonych, czego jednak nie udało się udowodnić, mężczyzn w Lahore, to jest Pendżab w Pakistanie. Został zwolniony z pakistańskiego więzienia, gdy rodziny zabitych otrzymały 2,34 miliona dolarów. Czy takie incydenty wpłynęły negatywnie na koncepcję GRS? Wręcz odwrotnie. CIA rozbudowała struktury i sformalizowała wykorzystanie GRS. W ten sposób powstała jedna z najbardziej tajnych jednostek agencji Centrum Działań Specjalnych SAD. SAD składa się z oficerów prowadzących i byłych operatorów sił specjalnych czyli właśnie nasze GRS. Zajmuje się również wykorzystaniem dronów. Dzięki temu współczesna CIA potrafi prowadzić skuteczne operacje paramilitarne. Personel SID nie jest liczny. CIA korzysta bowiem z usług prywatnych kontraktorów. Członkowie GRS nie są agentami, są kontraktorami cywilnymi. Bezpośrednio po zakończeniu zimnej wojny mieliśmy mandat kongresowy do zmniejszenia zatrudnienia w CIA o 20%, a później nastąpił 11 września i okazało się, że bardzo trudno jest zatrudniać pracowników rządowych z roku na rok. Tak więc oczywistym powodem tego był wzrost liczby kontrahentów tak w lipcu 2011 roku wyjaśnił potrzebę wynajmowania kontraktorów James Klepper podczas przesłuchania zatwierdzającego na stanowisko dyrektora wywiadu krajowego i zatrudniono tych kontraktorów tysiące. Dzięki czemu powstała zupełnie nowa branża PMC i PSC. PMC oznacza prywatne firmy wojskowe, zaś PSC prywatne firmy bezpieczeństwa. Czasami rozróżnia się również NSP, czyli Non-Lethal Service Providers. Czyli dostawcy usług nieśmiercionośnych, choć zazwyczaj realizowane są one przez PMC, rzadziej PSC. Wiele osób twierdzi, że nie zdarzyło się nic nowego, że najemnictwo ma długą i bogatą tradycję i to jest właśnie błąd. Faktem jest, że najemnictwo ma bardzo długą i bardzo bogatą tradycję, często niechlubną. Lecz PMC, PSC to nie jest najemnictwo, to prywatni kontraktorzy. Różnica dotyczy odmiennego stanu prawnego i zupełnie różnej sytuacji prawnej prywatnych kontraktorów i najemników. Najemnictwo jest karalne poza pełnieniem służby we francuskiej i hiszpańskiej legii cudzoziemskiej, regimencie Górków oraz szwajcarskiej Gwardii Watykańskiej. Bycie najemnikiem polega na zwerbowaniu żołnierza lub też oddziału przez dane państwo prowadzące działania wojenne w określonym przedziale czasu. Kontraktorzy to osoby fizyczne, oficjalnie zatrudnione w zarejestrowanej firmie prawa handlowego, podlegające prawu państwa, w którym zarejestrowana jest działalność takiej spółki i płacący podatki. Ale i kontraktorzy mają głębokie starożytne pochodzenie. Zacznijmy od tego, że model współczesnej policji wywodzi się od służb prywatnych. W takim imperium brytyjskim na samym początku były to prywatne służby ochronne dla zamożnych, którzy płacili za usługi konstabli. Najpierw stali się służbą prywatną, później publiczną, a dopiero wówczas państwo przejęło nad nimi pieczę. I to mimo, iż już w średniowieczu całkiem sprawnie potrafiły działać różne straże miejskie i grodowe. Wcześniej jednak od policjantów funkcjonowali strażacy, myślę tu szczególnie o starożytnym Rzymie. Strażacy stworzyli wyjątkowo intratną branżę ówczesnych ubezpieczeń. Kto nie wykupował ubezpieczenia, tego majątek strażacy podpalali i pilnowali, by nikt nie mógł zbliżyć się do niego w celu gaszenia. A jeśli paliła się nieruchomość ubezpieczona, to robili co w ich mocy, aby ugasić. W końcu nie po to płaci się ubezpieczenia, by płacić z nich odszkodowania. Ale to czasy dawne, a chciałem jedynie skrótowo pokazać, w jaki sposób dokonały się przekształcenia prywatnych kontraktorów w służby publiczne i państwowe na przestrzeni dziejów. Bardzo ważnym obszarem usług prywatnych kontraktorów, rozumianych zarówno jako całe firmy, jak i poszczególne osoby, dla CIA są nie tylko usługi paramilitarne, ale i wywiad. Wpływ na to ma zarówno problem z zatrudnieniem nowych pracowników i odpływem specjalistów, oraz rozwój nowoczesnych technologii, w tym analityki i metod pozyskiwania informacji za pomocą elektroniki wywiad sygnałowy i obrazowy. Prywatne podmioty oferują również wywiad osobowy, czyli Humint. Tysiące byłych funkcjonariuszy, żołnierzy sił specjalnych oraz specjalistów cywilnych zatrudniono za pośrednictwem firm takich jak Blackwater, zmienionej na XI Services, a obecnie Akademii, czy Buzz Allen Hamilton. Tych firm jest oczywiście znacznie więcej, ale te dwie stały się sztandarowymi przykładami z uwagi na zaliczone wpadki. W buz Allen Hamilton, pracujący na zlecenie NSA, a wcześniej Dell, pracując dla CIA, zatrudniony był najsłynniejszy chyba prywatny kontraktor oraz sygnalista, który nigdzie się nie ukryje, Edward Snowden. Ujawnił on na łamach prasy kilkaset tysięcy poufnych, tajnych i ściśle tajnych dokumentów NSA. Jest obecnie poszukiwany przez władze USA pod zarzutem ujawnienia tajemnic państwowych i szpiegostwa. W 2013 roku otrzymał on azyl tymczasowy w Rosji. Edward Snowden ujawnił między in. informacje o programie Prism, masowe podsłuchiwanie internetu, o pobieraniu wszystkich metadanych z sieci telefonii komórkowych przez NSA, o inwigilowaniu instytucji Unii Europejskiej i ponad 30 czołowych polityków na świecie, między innymi kanclerza Niemiec Angeli Merkel. O istnieniu brytyjskiego programu inwigilacji tempora, w ramach którego m.in. służby specjalne Wielkiej Brytanii i USA prowadziły monitoring komputerów i podsłuchiwały zagranicznych polityków, a także urzędników biorących udział w spotkaniu grupy G20 w Londynie w 2009 roku. Tematyka nowoczesnych technologii wywiadowczych jest jednak na tyle obszerna, że pozwolę ją sobie poruszyć w odrębnym odcinku OSS. Na zakończenie krótko omówię tematykę tzw. economic hitmen czyli ekonomicznych zabójców. Są to działania zdecydowanie wchodzące w zakres tajnych operacji. Jak opowiedział to John Perkins, służby USA w znanych przypadkach robiła to NSA przez prywatne spółki: wysyłają do interesującego ich kraju ekonomicznego zabójcę, zawsze reprezentującego wyjątkowo ważną instytucję. Wydaje się, że jest to nieco eufemistyczna i nieco na wyrost nazwa, ale doskonale oddaje rolę pełnioną przez taką osobę. Schemat tajnej operacji tej kategorii przedstawia się następująco. Ekonomiczny zabójca korumpuje głowę państwa i operacja jest zakończona. Ekonomiczny zabójca nie zdoła skorumpować głowy państwa i wówczas służby wysyłają szakale, czyli ludzi zabijających przywódców. Na przykład katastrofy lotnicze w Ekwadorze i w Panamie w 1981 roku lub obalają rządy, zamachy stanu. A jeśli szakale nie wykonają zadania, wówczas i tylko wówczas USA wysyła swoje wojska. W ten sposób przeprowadzono tajną operację tej właśnie kategorii w Iraku. Saddam Hussein od 1959 roku był na liście płac CIA, jednakże po tym jak został dyktatorem Iraku, Coraz trudniej było kontrolować jego poczynania. Nie potrafiono go zdyscyplinować do współpracy. Nie udało się go również zlikwidować szakalom. Wysłano więc wojsko i to dwa razy w 1991 i 2003 roku. A to, co stało się później, to już historia. Na dziś byłoby to na tyle. Nie zapomnij zaglądać na bloga szpiegul.pl, bo po prostu warto. Zaś do mnie możesz pisać na adres kontakt@szpiegul.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku OSS Okiem Służb Specjalnych. Piotr Herman, szpiegul.pl. OSS Okiem Służb Specjalnych. Cześć.